Otwieram 54. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam na sesji panów starostów, witam pana mecenasa Łukasza Parzycha, panią skarbnik, panią sekretarz, panią kierowniczkę biura rady. Witam wszystkich mieszkańców naszego powiatu, wszystkich radnych, którzy będą się łączyć z nami przez internet. Dzisiejsza sesja jest zwołana w trybie zdalnym, jest oczywiście, włączone. Przepraszam bardzo, bo mały problem techniczny. Już dobrze? Jak mógł słuchać? Dobrze, kontynuujemy wobec tego sesję. Otóż sesja w trybie zdalnym jest oczywiście rejestrowana przez telewizję kablową Bartsat i w związku z tym każdy może tę sesję oglądać, a obecny na sesji godzą się na publikację wizerunku. Szanowni Państwo, program sesji wszyscy otrzymali, ale musimy sprawdzić w tym momencie prawomocność obrad, czyli bardzo proszę wszystkich radnych o potwierdzenie obecności poprzez kliknięcie zakładki kworum. Stwierdzam, Szanowni Państwo, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych, a oznacza to, że sesja może podejmować prawomocne uchwały, czyli jest większość wymagana do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do kolejnego punktu, ustalenie porządku obrad. Porządek obrad Państwu został przedstawiony. Do mnie nie wpłynął żaden wniosek o zmianę w tym porządku. Wobec tego ja pozwolę sobie przeczytać ten porządek obrad i spróbujemy go potem przegłosować. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 54. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, czwarty, przyjęcie protokołu obrad 53. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawach. I to są następujące uchwały. Punkt A. Zmiany budżetu powiatu na rok 2022. B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032. Punkt C. Przyjęcie programu ochrony środowiska powiatu bartoszyckiego do roku 2030. Punkt D. Określenie zadań i przeznaczenie środków PFRON na 2022 rok. Punkt E. Zakończenie międzynarodowej współpracy partnerskiej prowadzonej przez powiat bartoszycki z Landkreis Verden, miastem Verden, rejonem Bagrationowsk, miastem Bagrationowsk z Federacji Rosyjskiej oraz miastem Górowo-Iławeckie, gminą Górowo-Iławeckie w oparciu o umowę o partnerstwie z dnia 5 września 2002 roku. Punkt F. Zakończenie współpracy prowadzonej przez powiat bartoszycki na podstawie porozumienia z dnia 16 lutego 2001 roku zawartego z miastem i rejonem Bagrationowsk obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Punkt 7 sprawy różne i punkt 8 zamknięcie obrad 54. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda porządek obrad dzisiejszej sesji. Poddam go w tej chwili pod głosowanie. Wobec tego zadaję pytanie wszystkim radnym obecnym na sesji. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie porządku obrad 54. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu?
Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad przedstawiony przed chwilą. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, czyli przyjęcie protokołu obrad 56. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne uwagi do tego protokołu. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu ten protokół przyjęła. Ja jeszcze tylko dodam, że wczoraj odbyła się komisja do spraw budżetu i spraw powiatu i wszystkie opinie, jakie tam zapadły, są pozytywne, dlatego ja już również o protokole i w związku z tym ja już nie będę jakby przytaczał tych opinii, mówiąc właśnie w tym momencie z góry, że one są pozytywne. Przechodzimy do kolejnego punktu, wobec tego punkt piąty to jest informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i w tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej informacji. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu pomiędzy 56 a 64 sesją Rady Powiatu Bartoszewskiego, to jest pomiędzy 25 lutego a 25 marca 2022 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na czterech posiedzeniach, to jest dnia 1, 8, 15 i 22 marca 2022 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 137 łamane na 379 łamane na 2022 z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Uchwała nr 137 łamane na 380 łamane na 2022 z dnia również 1 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022. W związku z konfliktem zbrojnym spowodowanym agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Zarząd Powiatu Bartoszewskiego postanowił przeznaczyć 50 tysięcy złotych rezerwy celowej na zapewnienie niezbędnych usług, środków i materiałów do realizacji zadań administracji publicznej związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Uchwała nr 137 łamane na 381 łamane na 2022 z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego. I tutaj na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach zarząd powiatu wyraził zgodę na przekazanie starostów powiatowego w Bartoszycach składników rzeczowych majątku ruchomego. Uchwała nr 139 łamane na 382 łamane na 2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu bartoszyckiego w związku z udziałem w 2022 roku w przedsięwzięciu pod nazwą Poznaj Polskę ustanowionym przez Ministra Edukacji i Nauki. I tutaj zarząd, szanowni państwo, udzielił pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Oświaty i Polityki Obywatelskiej panu Grzegorzowi Mankiewiczowi do samodzielnego reprezentowania powiatu bartoszewskiego w związku z realizacją wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Ponadto na wszystkich posiedzeniach zarząd omawiał kwestie oświaty, prognoz demograficznych w szkołach powiatowych i sytuacji finansowej jednostek oświatowych. Dyskutowano również o naborach do szkół i liczbie tworzonych oddziałów, a także o kończących się umowach z dyrektorami placówek oświatowych i terminach ogłoszenia naboru. W środę też mieliśmy spotkanie z dyrektorami i omawialiśmy właśnie sobie te wszystkie kwestie, mając nadzieję, że wszystko na koniec roku skończy się dobrze. Tradycyjnie oczywiście w okresie przedsesyjnym zarząd powiatu na swoim posiedzeniu zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiału pod obrady dzisiejszej sesji. Chcę tutaj również wszystkich państwa poinformować, przede wszystkim mieszkańców naszego powiatu, że w dniu 23, czyli we środę w tym tygodniu o godzinie 17 na mszy w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Bezledach starosta powiatu bartoszyckiego zawierzył w opiekę Matce Bożej Łaskawej, strażniczce granic Rzeczypospolitej, cały nasz powiat. Szanowni państwo, uważamy, że
każdy sposób, każdy cel, w tym modlitwa, przybliża nas do tego, że ta wojna na Ukrainie się zakończy. Tego życzymy wszystkim nam i wszystkim, oczywiście, obywatelom Ukrainy. Szanowni Państwo, to tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie działalności zarządu pomiędzy 53. a 54. sesją Rady Powiatu w Bartoszyce. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję Panu Staroście za tę informację. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu porządku, czyli do podjęcia uchwał w sprawie. Tradycyjnie pierwszą uchwałą zawsze jest uchwała w sprawie zmian w budżecie. Budżet jest uchwałą dynamiczną, ciągle się zmieniającą, bo takie jest życie. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie przeczytać w tej chwili tę uchwałę i po przeczytaniu tej uchwały podejmiemy, przegłosujemy ją. Uchwała numer 54/254/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022. Na podstawie odpowiednich przepisów prawnych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 886 668 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 90 691 548 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 89 703 048 zł. a dochody majątkowe w wysokości 988 500 zł. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 886 668 67 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 110 263 205 049 groszy. W tym wydatki bieżące 89 745 563 zł. 26 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 20 517 642 zł. 23 grosze. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 19 788 800 16 zł. 23 grosze. Zgodnie z załącznikiem nr 3a. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 679 026 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3b. Punkt czwarty. Wydatki i dochody związane z realizacją. Pierwsze. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4a i 4b. Punkt drugi. Zadania wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 9. 3. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 350 299 zł i 39 groszy zgodnie z załącznikiem numer 7. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 19 571 657 zł. 39 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 8 802 246 zł. 33 grosze, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 6 244 401 zł. 71 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 525 009 złotych i 35 groszy. 2. Przychody budżetu w wysokości 24 397 957 złotych 39 groszy. Rozchody w wysokości 4 826 300 złotych zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8. Punkt 3.
paragraf 5. Pierwsze, zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 69 411 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 724 588 zł. Dwa, zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 25 tysięcy w celu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bartoszyckiego. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 68 999 zł. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 7. Uchwała wchodzi z życiem z dniem 25 marca 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tak wygląda treść tej uchwały, którą w tym momencie poddaję pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu głosami wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji uchwałę przyjęła do realizacji. Kolejny projekt uchwały jest jakby pochodną tej uchwały, którą przyjęliśmy przed chwilą. Jest to uchwała numer 54/255/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2002-2032. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treści uchwały. I teraz przechodzimy do przegłosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła zmiany w wieloletniej prognozie powiatu bartoszyckiego. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Ta uchwała dotyczy programu ochrony środowiska i ma następującą treść. Uchwała numer 54/256/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska powiatu bartoszyckiego do roku 2030. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program ochrony środowiska powiatu bartoszyckiego do roku 2030 i stanowi on załącznik, ten program stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, powiem tylko, że tego typu uchwała, tego typu program jest po prostu
prostu potrzebny i obowiązkowy, jest przyjmowany przez wszystkie samorządy. No, między innymi też po to, żeby móc w tych sprawach dotyczących ochrony środowiska aplikować o różne na przykład środki. To tak jeden z tych powodów. Ale nie tylko oczywiście. Na komisji wczoraj byli twórcy tego programu. Była bardzo gorąca dyskusja na ten temat. Wszyscy się oczywiście zgodzili z tym programem i są za jego przyjęciem, ale musimy to poddać w tej chwili pod głosowanie. Dlatego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, którą przed chwilą przeczytałem, dotyczącej programu ochrony środowiska powiatu bartoszewskiego do roku 2030. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym się, 13 głosów za, program został, uchwała została przez Radę przyjęta. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała dotycząca określeń zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2022 rok. Nie będę czytał tej całej uchwały, bo ona jest taka dość długa. Radni oczywiście się z tą uchwałą odpowiednio zapoznali. Przeczytam tylko wstęp, czyli uchwała numer 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na środków PFRON w 2022 roku. I tutaj na podstawie odpowiedniej uchwały, odpowiednich przepisów prawnych, Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. I tu jest treść uchwały, dość taka obszerna. Radni oczywiście znają doskonale tę uchwałę, dlatego mogę bez problemów przejść do przegłosowania tej uchwały. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Kto jest przeciw? A kto wstrzymał się od głosu? Czekamy jeszcze na jednego pana radnego. O, już. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały, która jest bardzo ważna w związku z która się wiąże z wojną na Ukrainie i uchwała jest następująca. Uchwała numer 54/258/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 marca 2002 roku. Tytuł uchwały jest dość długi, ale ja przeczytam. W sprawie zakończenia międzynarodowej współpracy partnerskiej prowadzonej przez Powiat Bartoszewski od dnia 5 września 2002 roku z Landkreis Verden, miastem Verden, rejonem Bagrationowsk i miastem Bagrationowsk Federacji Rosyjskiej oraz miastem Górowo-Iławeckie i gminą Górowo-Iławeckie w oparciu o umowę o partnerstwie z dnia 12 marca 1996 roku. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się zakończyć współpracę prowadzoną od dnia 5 września 2020 roku przez Powiat Bartoszewski z Landkreis Verden, miastem Verden, rejonem Bagrationowsk, miastem Bagrationowsk oraz miastem Górowo-Iławeckie, gminą Górowo-Iławeckie w oparciu o umowę o partnerstwie z dnia 12 czerwca 1996 roku. Paragraf drugi. Traci moc uchwała numer 33/257
na 239/2002 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 5 września 2002 roku w sprawie przystąpienia Rady Powiatu Bartoszewskiego do międzynarodowej współpracy partnerskiej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz biuletynie informacji publicznej powiatu bartoszewskiego. Poddaję wobec tego pod głosowanie tę uchwałę. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sesji przyjęła uchwałę do realizacji. I kolejna uchwała podobna do tej przed chwilą, uchwała numer 54/259/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zakończenia współpracy prowadzonej przez Powiat Bartoszewski na podstawie porozumienia z dnia 16 lutego 2001 roku zawartego z miastem i rejonem Bagrationowsk obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się zakończyć współpracę prowadzoną na podstawie porozumienia z dnia 16 lutego 2001 roku zawartego z miastem i regionem Bagrationowsk obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała Rady Powiatu Bartoszewskiego nr 21/142/2001 z dnia 16 lutego 2001 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z miastem i rejonem Bagrationowsk obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz biuletynie informacji publicznej powiatu bartoszewskiego. Poddaję wobec tego tę uchwałę pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego również jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Tym samym zakończyliśmy uchwalanie wszystkich uchwał przewidzianych w dzisiejszym porządku obrad. Przechodzimy do punktu sprawy różne. W sprawach różnych pozwólcie państwo, że ja powiem też troszeczkę w kontekście tego, co dzisiaj powiedział pan starosta, że dzisiaj o godzinie 17 nastąpi poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji i Ukrainy przez papieża, przez biskupów wszystkich na świecie. Akt ten będzie miał miejsce o godzinie 17, więc namawiamy, kto może pójść do kościoła, gdzie akt ów będzie odczytany i miejmy nadzieję, że Maryja nas wysłucha i ta wojna będzie zakończona. I jeszcze pan starosta chciał zabrać głos, także bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja też jeszcze w kontekście tych rozwiązywanych umów partnerskich, porozumień i tak dalej, chcę państwu, jakby tutaj państwa poinformować po prostu, że funkcjonujące do tej pory przez kilkanaście lat nasze stowarzyszenie międzynarodowe Łyna Ława również zostaje rozwiązane. Procedura rozwiązania tego stowarzyszenia już jest wszczęta. Chcę poinformować, że na walnym zgromadzeniu jednogłośnie taką decyzję podjęto i myślę, że za chwil kilka już formalnie to stowarzyszenie przestanie istnieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dodam do tego, co ja powiedziałem o poświęceniu Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji i Ukrainy. Jest to jakby realizacja trzeciej tajemnicy
Fatimskiej. Szanowni Państwo, czy jeszcze Pan Starosta chciałby zabrać głos? Nie, nie. Wobec tego, w związku z tym, że program dzisiejszej sesji został wyczerpany, zamykam 54. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.